Irena Zwenicka. Narożnik niebieski Eliza Gracze. Sędzią ringowym tego pojedynku pani Ewa Piórkowska, warszawsko-mazowiecki okręg bokserski. Tadeusz Pisak, stanowisko numer 2. Książeczkę Marca wziąłeś? Tak, ja mam. Marca mam, tylko nie mam Bułata. Bo ja mu dam. Słyszę. Tam są kaski, wziąć już. Krótka przerwa techniczna, po prostu cały sprzęt, w którym boksują zawodniczki i zawodnicy oczywiście musi mieć atest AIBY. A u zawodniczki w narożniku niebieskim Elizy Graczyk takiego atestu nie było i dlatego sędzia pani Ewa Piórkowska zarządziła zmianę kasku, gdzie właśnie trener Łódzki wymienia ten kask, po prostu wystąpiła w swoim kasku, na którym nie było atestu. Niemniej jednak organizator zabezpiecza sprzęt z pełnym atestem i nie ma problemu, aby czy zawodniczki, czy zawodnicy taki sprzęt posiadali. Ring wolny, runda pierwsza. I kolejny pojedynek w kategorii 46 kg, druga walka półfinałowa. Milena Zglenicka, narożnik czerwony, reprezentuje klub Pomorzanin Toruń. Jej rywalka Eliza Graczyk, narożniku niebieskim, reprezentuje klub UKS Werwa Tur. Milena Zglenicka, urodzona jest w 1995 roku, toczy dzisiaj swój ósmy pojedynek. Natomiast jej przeciwniczka, 12 pojedynek, a urodzona jest w roku 1996. Rzadki przypadek, obydwie zawodniczki z odwrotnej pozycji. Niemniej jednak takie przypadki się zdarzają i tutaj już wielką sztuką indywidualną czy zawodnika, czy zawodniczki jest, aby właśnie z tej pozycji prowadzić swoje pojedynki. Z reguły w większości zdarzają się zawodnicy z normalnej pozycji, niemniej jednak takie przypadki, jak w tej chwili widzimy, również bywają. Obydwie zawodniczki preferują tutaj nieustanny atak. Reprezentantka Pomorzanina Toruń. Wydaje mi się troszeczkę bardziej zdecydowana i po pierwszej rundzie prowadzi 6-4.
Milena Zglebicka, narożnik czerwony, urodzona w 1995 roku, toczy dzisiaj swój ósmy pojedynek, reprezentuje barwy klubu Pomorzanin Torun. Jej rywalka z narożnika niebieskiego, Eliza Graczyk, urodzona w 1996 roku, toczy dzisiaj swoją 12. walkę. A reprezentuje klub UKS Veratur. Jest to klub z województwa łódzkiego. Ring wolny, runda druga. I druga runda przed nami. W dalszym ciągu tutaj więcej inicjatywy wykazuje Milena Zglenicka, która częściej trafia swoją rywalkę. No tutaj troszeczkę Milena się zgubiła. Troszkę wyższa jest. Przepiękny teraz lewy kontrujący Mileny Zglenickiej trafia rywalkę. Dzielna postawa reprezentantki klubu Veratur. Naprawdę bardzo dziewczęca buzia, ale tutaj chęci do pojedynku, no można by powiedzieć, tony. I kolejne ciosy, które pozwalają zmniejszyć przewagę reprezentantki Pomorzań na Toruń. I jeszcze bardzo ładne trafienie, no niestety niezaliczone, dla Elizy Graczyk. Koniec drugiej rundy. 11-8 prowadzi reprezentantka Pomorzań na Toruń. A kolejny pojedynek, który już walka w kategorii do 50 kg. Pierwsza para półfinałowa, narożnik czerwony Magdalena Cieślik, narożnik niebieski Kamila Gryka. Zasada sędziowska tego pojedynku ring Tadeusz Lisak. Sędziowie punktowi Sławomir Wisowski, stanowisko numer 1, numer 2 Łukasz Cieślak. Numer 3 Piotr Topolewski, 4 Barbara Sańko, 5 Andrzej Rajkowski. A sędziami czasu w tym pojedynku są Ariel Środa i Ewa Piotrowska. Ring wolny, runda trzecia. Trzecie starcie, 3-punktowe prowadzenie reprezentantki Pomorzani na Toruń. Niemniej jednak to, co mówiłem już, że Kamila Grytka, która ma w sobie tony ambicji i chęci pojedynku, naciera, nie zbaczając na ciosy rywalki. Piękne ciosy w wykonaniu pani Ewa Piórkowska. Przerywa pojedynek, no troszeczkę
włosy zawodnicze z Łodzi przeszkadzają. No i już naprawdę no strasznie trudno wchodzą trafienia dla reprezentantki Łodzi. Pozostał jeszcze jeden punkcik do odrobienia. 16-15 prowadzi i chyba brakło. Tak, 16-15 zwycięża Milena Zglenicka. Milena Zglenicka.